Witam się. U mnie dalszy ciąg. Jak widać, będzie przetworów, tym razem ze śliwek, taki trochę dzisiaj odcinek niespodziewany, bo myśleliśmy, że w tym roku nie będzie śliwek, bo były takie parszywe, dużo opadło, jak jeździliśmy popatrzeć, tam mamy taki stary sad, a tutaj dzisiaj pojechaliśmy w innym celu, patrzymy, a o dziwo, na jednej śliwce są śliwki, więc nazbieraliśmy tych śliwek i zrobię kompoty śliwkowe. Zostawiłam sobie, bo to był cały pojemnik, zostawiłam sobie troszeczkę śliwek na ciasto jakieś ze śliwkami. Pewnie zrobię, jak mi się uda, to Wam nagram. Czekajcie chwilę. I tutaj, jak widzicie, moi drodzy, już sobie zrobiłam taki kompot ze śliwek, tak na teraz, do picia. Wydrylowane śliwki do słoików. W sumie też będę drylowała, żeby nie było robaków. Dobra, przechodzimy z powrotem na stół. Więc tak jak mówiłam, będę wyciągała pestkę i przy okazji uniknę tego, żeby tam po prostu w środku jakiegoś nie było robaka i więcej po prostu śliwek mi wejdzie, i potem nawet takie śliwki po wypiciu kompotu można wykorzystać do ciastka. Więc cóż, ja tu będę gadać, odstawiam. Oczywiście śliwki są już umyte. Bierzemy sobie potencjalny słoik. Ja Wam na jednym słoiku pokażę, jak będę drylowała. Podryluję sobie wszystkie tutaj, ile wyjdzie słoików, i będziemy zasypywać cukrem. Zagotuję sobie wodę, żeby mi przestygła do zalewania. Wszystko powiem po kolei. Mam tutaj o pestki, które mi się zostały, jak robiłam kompot, tak żebyście dobrze mogli widzieć. I normalnie będę ręcami otwierała, patrzyła, czy tu nie ma robaczka, i do słoika. Na jednym Wam pokażę, przecież Was nie będę tutaj trzymać. Te, które tam były miękkie, to one po prostu poopadały na ziemię. I tutaj już widać robak do wywalenia. Takie. Źle mi ją wyciągnąć. Twarda śliwka. Już myślałam, że w tym roku ze śliwek nic się nie zrobi. Ja jeszcze drzemy śliwkowe mam chyba z dwóch poprzednich lat, a to tylko na kompoty. W sumie nie było aż tak za wiele. Czasami było śliwek tak, że było po 3 wiadra i jeszcze się zostawało. Ale też nie ma tak co za wiele robić, skoro jest zapas z poprzedniego sezonu. No i sobie fajnie tutaj powyciągam. Nie będę tak trzecią część słoika będę zapełniać, żeby po prostu było troszkę płynu weszło, było kompotu niedopełna. Powiem Wam, że jak patrzę, bo wiele rzeczy patrzę i podglądam też, przyznam się, z naszych sąsiednich sąsiadów z kanałów chyba ukraińskich, to oni tak malutko, powiem Wam, dają tych owoców normalnie i dużo tego płynu jest, ale dla nich słoik litrowy to jest mały, robią w takich dużych słoikach, no i oni mają takie inne takie wieczka, takie na specjalnie takie zamykane. U nas pewnie w Polsce by takich słoików nie kupił, że trzeba specjalny po prostu otwierać do tych słoików, takie płaskie, i na po prostu na otwieracz one są zamykane i otwierane o robaczek. Dobrze patrzeć. Jedna połówka czysta, druga nie bardzo. No, może kilka z 5 słoiczków może wyjdzie. Tutaj na taki słoik
to chyba będę dawała 3 łyżki cukru. Myślę, że będzie wystarczająco. Też widziałam i wiem, że co niektórzy robią śliwki z cynamonem. I szczerze powiem, nie wiem, no. Nigdy nie próbowałam, ale są osoby, które robią po prostu śliwki z cynamonem. O, jeszcze może ze dwie i myślę, że do tego słoika już będzie ok. Tak więc, moi drodzy, tak to wygląda. Przywieźliśmy jeszcze rabarbar. W sumie zaraz mogę Wam pokazać, tylko nigdzie mi tu nie uciekajcie. Momencik. Odstawię. Chwila, moment. Jest tutaj jeszcze rabarbar, rubarbar, jak Wy tam mówicie. Tam już pewnie macie na kanale film, jak ja robiłam kompoty z rabarbaru. Też jeszcze pewnie zrobię kompoty. Troszeczkę sobie zostawię na ugotowanie kompotu takiego jak ze śliwek na bieżąco. I czekajcie chwilę. Oczywiście już nie mam tych takich słoików z tego, z kubusia, więc musiałam sobie kupić na rabarbar. I mam to nówka sztuka, nieśmigane. Jeszcze butelki, od razu z zakrętkami. One się fajnie nadają, w sumie na śliwki też by się nadawały, bo po prostu, żeby to weszło przez ten otwór. Śliwki będę robić w słoikach litrowych. Zakupiłam również jeszcze jedną zgrzewkę słoików litrowych. To już Wam nie będę pokazywać. No dobra, czekajcie, to odniosę i będę sobie robić dalej. Moi drodzy, te śliwki, widzimy się, jak już wszystkie wydraluję i będziemy zasypywać cukrem. Więc już, moi drodzy, mam wszystkie śliwki wydrelowane i w słoikach. No, wyszło więcej niż się spodziewałam. Mam w efekcie czego 9 słoików litrowych. Zaraz będę zasypywała cukrem i 4 jeszcze butelki. Że pasteryzacja będzie pewnie na 2 garnki. Na jedną turę po 4. Zobaczymy. I teraz już Wam mówię, co dalej. Pokażę Wam też na jednym. Tutaj do butelek to sobie lejka użyję do zasypywania cukrem. Jak mówiłam wcześniej, to na każdy słoik tutaj będę dawać 3 łyżki cukru, bo śliwka też swoją słodycz ma. I mam przegotowaną, przestudzoną, ciepłą wodę, żeby mi się ten cukier rozpuścił. I zalewam z każdy słoik. Tak samo będę zalewać. O, mamy pierwszy gotowy. Czekajcie, wezmę ręcznik papierowy. I tutaj po prostu sobie wytrę. I zakręcam. Jeszcze dodatkowo zruszę, żeby ten cukier tutaj się wymięszał. Tak samo po pasteryzacji, bo woda jest ciepła, nie gorąca. Gotowana, także cukier się fajnie może rozpuścić. I wiadomo, w czasie pasteryzacji również. I pierwszy słoik jest gotowy. Jak mówiłam, śliwek nie chciałam tak dawać za dużo, żeby było więcej tego soku się wytworzyło. I robię tak z kolejnymi i przygotuję do pasteryzacji. Widzimy się, jak już będę miała słoiki przygotowane w garnkach do pasteryzacji. Więc już mam przygotowane pierwsze 2 garnki do pasteryzacji, tu jest 4 i tu jest 4 słoiki. Wody przegotowanej mi zbrakło na
butelki akurat sobie muszę dogotować i poczekać, aż przystygnie. Tutaj, jak widać, nalane wody do połowy słoików, szmatka na dole. Niektórzy robią pasteryzację na sucho w piekarniku. Szczerze powiem, nigdy nie próbowałam. Bałabym się, że mi słoiki potrzaskają. Zawsze robię pasteryzację na mokro w gankach i w wodzie. I tak od momentu zagotowania do 15 minut. I wyciągam. I odwracam do góry dnem. I najlepiej zostawiam na noc. Myślę, że kompoty Wam dopiero dogram jutro, bo one nikim mi się wszystkie spasteryzują. To już będzie słabe światło, bo te trzeba dwa garnki. Jeszcze potem butelki, jeszcze jeden słoik zostało do pasteryzacji. Tak więc stawiam to na gaz. Jak mówiłam, 15 minut od momentu zagotowania i po wyciągnięciu odwracam do góry dnem słoiki i zostałem do całkowitego ostygnięcia. Najlepiej na noc, u mnie akurat będzie na noc. I jutro Wam pokażę, jak one się zmienią po pasteryzacji. Więc moi drodzy, jeszcze wyrobiłam się w rozsądnym czasie z tą pasteryzacją, więc już nagrywam tego samego dnia. Widzicie, te śliwki sobie tu stoją. Na pierwszym planie te cztery butelki. Jakoś się po prostu dało je odwrócić. Z tyłu są słoiki. Ja Wam zaraz jednego słoika wezmę i pokażę, jak one wyglądają po pasteryzacji. Wyglądają w ten sposób, nabrały już fajnego takiego kolorku czerwonego i one sobie tak postoją do jutra i oznaczę je. Wiadomo, widać gołym okiem, że to są śliwki, tylko jaki rok, bo jeszcze coś tam, kilka słoików śliwek się na pewno tam znajdzie w piwnicy z poprzedniego sezonu lub 2 lata temu. Drzemy śliwkowe mam, jak mówiłam wcześniej, także nie robię. Zostawiłam sobie troszkę śliwek. Myślę, że zrobię, jak wspominałam, ciasto ze śliwkami. Jeżeli mi się uda, to pewnie też nagram ciasto jakieś ze śliwkami. Jeszcze nie mam koncepcji, jakie to ciasto będzie, a dzisiaj to na tyle. Tutaj tymi moimi słoikami, moi drodzy. Tego jeszcze odwrócę, one już troszkę przystygły, także biorę gołą ręką. Było 9 słoików i 4 butelki w sumie wyszło, także myślę, że jest dosyć sporo tego kompociku ze śliwek. A ja się już dzisiaj żegnam. Pa.